konsekwentna nasza gra od początku do końca. Wydaje mi się, że przez na pewno większą część spotkania kontrolowaliśmy przebieg gry. Chełmianka próbowała się odgryzać, wiadomo, jest to wliczone w ten sport, ale te sytuacje, które sobie gdzieś tam stworzyły, brakowało wykończenia, brakowało zimnej krwi. Natomiast my, tak jak powiedziałem na początku, cały czas dążyliśmy do tego, co sobie założyliśmy w szatni i myślę, że trener, jak i reszta drużyny, jesteśmy zadowoleni z tego, co pokazaliśmy na boisku. Strzeliliśmy dwie bramki, zagraliśmy na zero z tyłu. No i teraz już to historia, skupiamy się na meczu z Podhalem. Cały czas nad czymś pracujemy, tak jak trener wspominał, na którejś konferencji, nie chcę skłamać tutaj, na której. Zawsze jest coś do poprawy, pracujemy, mamy całe tygodnie do tego, żeby się przygotować pod rywala. Pracowaliśmy nad tym, wszystko zaczyna funkcjonować, coraz więcej takich fajnych, składnych akcji, gdzieś tam z pierwszej piłki, trzech, czterech zawodników potrafi to wymienić, przyspieszyć grę. Miło się na to patrzy, na pewno z boku, fajnie to wygląda z boiska, także oby tak dalej. Ale tak jak mówię, cały czas jest coś do poprawy, cały czas musimy nad czymś pracować. Także oby tak dalej, mam nadzieję, że tą rundę zakończymy z fajnym wynikiem na fajnym miejscu. Cieszę się przede wszystkim, że wygrywamy, bo to się liczy. Nie było mnie, nie wiem ile meczy, trochę chorowałem, teraz czuję się dobrze, pracowałem na wejście do pierwszego składu. Trener mi zaufał, dał mi szansę, za to dziękuję. Starałem się oddać to, co najlepsze na boisku. Czy się podobało? Proszę kierować pytania do niego. Natomiast mówię, ja dałem z siebie wszystko na tyle, ile mogłem. Cieszę się, tak jak wspomniałem, że drużyna wygrała i zdobyliśmy kolejne 3 punkty. Bardzo ważne zresztą. Myślę, że zmiany będą. To jest wliczone w ten sport. Jest kadra 18, do 11 mieści się 11. Zawsze ktoś musi usiąść na ławce, zawsze kogoś brakuje, ale jesteśmy jednością, także każdy to wszystko rozumie, ma tydzień na to, żeby się dobrze pokazać. Czasami też mimo tego, że ktoś dobrze wygląda, no, rywal jest taki, a nie inny, trzeba coś się pod niego podstosować, ale to są takie rzeczy, którymi zajmują się trenerzy. My jesteśmy od tego, żeby ciężko pracować i pomóc razem wszyscy, żebyśmy w końcu zrobili to, na co wszyscy czekają, bo wiadomo, że mamy jeden wspólny cel. Tak naprawdę w tej lidze każdy mecz jest trudny i do każdego podchodzimy tydzień po tygodniu. Teraz właśnie będziemy skupiać się na Podhalu. Dobry rywal, ciężki rywal, ale mówię, szanujemy każdego, czy przyjeżdżają tu na arenę, czy gramy na wyjeździe. Jest ciężko, każdy daje z siebie maksa i myślę, że to jest jedyna recepta na to, żeby coś tutaj osiągnąć. Skupiać się na każdym pojedynczym meczu i dawać siebie wszystko. W pełni zaangażowani musimy być.